cześć, Krzysiek Ogrodnik z RAM.pl. Widziałem dzisiaj dwie gry brandowane logiem Marvela, czyli Spider-Man Edge of Time i X-Men Destiny. I tak naprawdę żadna z tych gier nie wygląda bardzo dobrze. Wyglądają dość przeciętnie, prawdę mówiąc. Spider-Man jest takim troszkę slasherkiem, trochę taką platformówką. Jest bardzo podobny do Shattered Dimensions tak naprawdę. Tyle, że jedyną nowością, taką znaczną, jest fakt, że wydarzenia, które wykonamy w przeszłości, mają wpływ na to, co się dzieje w przyszłości. Na przykład w prezentowanym fragmencie, gdy jako Spider-Man, nazwijmy go teraźniejszy, niszczył takie baniaki z mutantami, to później w przyszłości Spider-Man 2099 walczył z mniejszą ich ilością. Nie wiem, czy ten koncept jakoś tak bardziej rośnie w dalszej części gry, czy to jest tylko takie, które tak naprawdę nie ma tak dużego znaczenia. No, ale w każdym razie gra jest okej, okay, nie jest jakoś przesadnie zła, walczy się tam jakoś dość prosto, bo się tak uwali w te klawisze na ślepo i coś wychodzi za każdym razem. Nawigacja w ciasnych pomieszczeniach jest trochę jest taka chaotyczna i trudna tak naprawdę. Tam Spider-Man się, gdy wystrzeli się pajęczynę, to on łapie się tak naprawdę nie wiadomo na jakiej zasadzie i czego. Ale poza tym tak naprawdę nie ma się tak za bardzo co czepiać tej gry, bo na tle takich filmówek wypada nieźle. Ale nie jest to na pewno mistrzostwo. Co do X-Men Destiny, nie powiedziałbym, że sobie obiecywałem wiele po tej grze, ale jednak RPG w świecie X-Menów to było coś, co działało jakoś tam na moją podświadomość. Gra jest brzydka przede wszystkim, nie, grafika nie powala. Tam mają być jakieś wybory moralne, super fabuła i tak dalej, tego mi nie pokazano. Pokazano mi za to paskudnie wyglądającą mapę zrujnowanego miasta, które po prostu wyglądało, nie wiem, jak z gry, która ma 4-5 lat. Pokazano mi tam system walki, który podobno ma rosnąć i być super fajnym dalej, ale w początkowej fazie gry jest po prostu mega płytki i tak naprawdę bez jakichś takich super feature'ów, które wybiłyby go ponad przeciętność, bo to też po prostu wali się w klawisz na ślepo, ewentualnie wciska spust, żeby wykonywać mocniejsze wersje ataków. Zobaczymy, jak będzie wyjdzie rozwój postaci. Bo jak na razie pokazano mi, że będzie można zabierać z istniejących mutantów tak naprawdę cztery przedmioty. Strój, skill defensywny, skill ofensywny i skill defensywny, który nie jest aktywny. I jako skill aktywny, to jako przykład podano mi defensywny, na przykład podano mi geny Kolosusa, które sprawią, że pasek zdrowia się wydłuża. A jako nieaktywny pokazano mi coś, co w jakiś sposób ma sprawiać, że wrogowie będą mnie mniej trafiać. Tak naprawdę nie wiem, jaka jest różnica między tymi dwoma, bo dla mnie oba są nieaktywne. No ale okej, niech twórca będzie. Skill aktywny to jest na przykład, skill ofensywny to właśnie są na przykład z Wolverina jego pazury, których nie będzie widać, ale będą zwiększały siłę naszych ciosów. Także ten rodzaj postaci to jakaś taka troszkę ściemka bardziej i to są naprawdę zwykłe perki, które nie zmieniają wcale mocno tego wszystkiego. Wiecie jak jest z RPGami. Po tam 15-minutowej prezentacji niewiele da się ocenić. Jedyne co mogę powiedzieć to, że pierwsze wrażenie ta gra robi naprawdę kiepskie ja już nie czekałem na tą grę prawie wcale, to teraz już nie czekam ani trochę. Poczekajmy na ostateczną wersję, oczywiście z oceną, ale hit to raczej nie będzie. No dobrze, to wszystko. Do usłyszenia, zobaczenia. Hej.